Witajcie moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Mamy poniedziałek, późne popołudnie. Przygotowałem dzisiaj dla Was unboxing produktów, które przyjechały do mnie dosłownie przed chwilką. Jestem ogromnie ciekaw, chcę się podzielić z Wami pierwszymi swoimi wrażeniami, a zabieram siebie i Was, mam nadzieję, w podróż po zapachach, po których jeszcze nie dane mi było nigdy poznać. Miałem do czynienia, powiedzmy, z jakimiś zapachowymi niuansami tego typu, ale w pełni i takich sztandarowych produktów nigdy nie udało się mi, że tak powiem, spróbować poczuć na swej skórze. I tym samym przyszedł mi pewien sklep spod Warszawy z miejscowości Żary, jeśli się nie mylę, i tam zamówiłem, przyjechała właśnie paczka, dopijam jerbkę, rozpakowujemy, czytam. Jestem ogromnie ciekaw, bo mamy koniec września i myślę, że to dobry moment, by zacząć właśnie jesienne golenia w tym właśnie klimacie, który jest mi kompletnie obcy, ale jestem ogromnie jego ciekaw. No bo z tego się składa, myślę, podróż po świecie tradycyjnego golenia, że staram się Wam pokazać pełne spektrum tego, co oferuje nam świat tradycyjnego golenia, więc mam nadzieję, że u Was początek tygodnia zleciał Wam dobrze, że jesteście w dobrym zdrowiu. Zobaczcie, przyjechał taki oto karton, a w nim po pierwsze ulotka na samej górze. Zostawię jeszcze na chwilkę, zejdę oczywiście z kamerą i będę Wam wszystko pokazywał po kolei. A tymczasem, kontynuując moją podróż po świecie zapachów, ale też produktów z tradycyjnego golenia, trafiłem na sklep, który nazywa się Kosmetyki z Doliny Róż. I słuchajcie, zamówiłem pewne produkty, sztandarowe produkty, które są, że tak powiem, taką tradycyjną, jedną z najładniejszych przede wszystkim, bo chodzi tutaj o Dolinę Róż prosto z Bułgarii, która szczyci się tym, że jest jedyną w swoim rodzaju i produkuje produkty właśnie z róży, które mają być najlepsze na świecie, i tylko właśnie z Doliny Róż używane są olejki właśnie z róży i do najlepszych projektantów perfum, na przykład światowych, to właśnie stamtąd używają, więc moje kroki poczyniłem do sklepu internetowego, który nazywa się Kosmetyki z Doliny Róż. Dostałem taką oto ulotkę i może na wstępie zaczniemy od tego, że poczytam Wam, cóż takiego ma w sobie ta róża, że staje się tak niesamowita, tak dobra dla naszej skóry, tak ładna przede wszystkim, a nie na przykład lawenda, którą wiecie, ja jestem w lawendzie zakochany i dla mnie zapachy lawendowe to jest to, co uwielbiam, jeśli chodzi o takie roślinne, krzewiaste zapachy, a tutaj zaczynam, że tak powiem, romans z różą, więc posłuchajcie, być może pewnie temat Wam jest znany, mi niestety nie, ale postaram Wam się go przybliżyć tak, jak umiem najlepiej. Więc tak, kosmetyki z Doliny Róż. Róża damasceńska zawiera 300 substancji czynnych, prawie wszystkie minerały i witaminy dostępne na świecie. Jest to najbardziej ceniony gatunek róży, który jest hodowany w słynnej bułgarskiej Dolinie Róż. Z tego gatunku róży wytwarzany jest najbogatszy olejek, jak i hydrolat, czyli woda różana. Posiadają one następujące właściwości. Głęboko odżywiają, działają przeciwzmarszczkowo, wpływają na produkcję kolagenu w skórze, antyalergicznie. Sama róża nie zawiera żadnych alergenów i bardzo szybko goi rany, niweluje wysypki oraz odżywia suchą skórę. Zamykają naczynka, mają silne działanie obkurczające, również
na zasinienia i opuchlizny pod oczami. Regenerują skórę, szczególnie atopową i bardzo suchą. Hamują wydzielanie sebum, niwelują trądzik i goją zmiany skórne. Odbudowują barierę lipidową skóry, co jest, jakby nie było, bardzo ważną sprawą, jeśli chodzi po samym goleniu. Poprawiają koloryt skóry oraz przywracają optymalne pH. I na kolejnej stronie jest napisane olejek różany i woda różana, działanie wewnętrzne, stymulują i regulują układ odpornościowy i nerwowy, pobudzają gruczoły dokrewne oraz odnawiają komórki. W przypadku układu pokarmowego regenerują błony śluzowe oraz poprawiają florę bakteryjną. Poprawiają również pracę serca, regulując jego rytm. Działają uspokajająco w stanach nerwowych i depresjach. Także inhalacje pomagają zwalczać przeziębienie oraz kaszel. Poprawiają nastrój i pomagają zasnąć. Działanie zewnętrzne, bo to mnie najbardziej interesuje w kontekście golenia. Przy stanach zapalnych skóry mają właściwości antyseptyczne i przeciwzapalne. Regenerują cerę wrażliwą, a przy zmęczonej dodają blasku. Przy rozszerzonych naczynkach wzmacniają je i zmniejszają zaczerwienienia. Także wygładzają zmarszczki i poprawiają jędrność skóry poprzez wzmocnienie włókien kolagenowych. Zwiększają gojenie się trudno gojących się ran oraz blizn. Zmiększają, tak jakoś nie po polsku napisane, jakby z błędem, zmiększają włosy i stymulują ich wzrost. Przy podpuchniętych i zasinionych oczach obkurczają naczynka. Hamują również wydzielanie sebum, przez co niwelują trądzik różowaty oraz goją zmiany skórne. Przede wszystkim to witamina C, karoten, witaminy z grupy B oraz K. W bardzo wysokiej zawartości flawonoidy, tanina, wielonasycone kwasy tłuszczowe, wapno, które wpływa na przemianę materii oraz przyswajanie jedzenia, potas niezbędny do prawidłowej pracy serca, jodyna, która wpływa korzystnie na tarczycę, magnez, sód oraz cynk. Więc naprawdę pełne spektrum wszystkiego. Sam sklep tutaj ze swoją ofertą wychodzi, proponując nam wodę różaną, kremy do twarzy i pod oczy, masła i balsamy do ciała, szampony, odżywki regenerujące do włosów, żele, balsamy do demakijażu, peelingi do twarzy i ciała, kremy do rąk, konfitury z płatków róży, syropy oraz miody różane. Miody różane bardzo dobrze znam, bo sam jesienią miód różany zajadam. Aromatyczne mydełka z płatkami róży i olejkiem różanym, sole do kąpieli. I tak to się prezentuje. Są tutaj wypisane dodatkowo, mamy na etykiecie wypisane każdy miód, który jest dostępny, nawet czekolada z płatkami róż oraz ciemna czekolada ze stewią, więc naprawdę ogrom produktów, ale tymczasem muszę przede wszystkim pochwalić tutaj sklep, jeśli chodzi o wygląd, w mojej ocenie, ponieważ sam sklep kosmetyki z Doliny Róż bardzo fajnie zaprojektowany. Myślę, że gdy wejdziecie sami, zobaczycie bardzo prosto, przejrzyście. Sama dostawa tutaj odbyła się naprawdę błyskawicznie, bo zamówiłem wszystko sobie na spokojnie w piątek po południu i dzisiaj przy poniedziałku mam już w paczkomacie, więc tutaj również ukłony w stronę pań, które szykowały zamówienie dla mnie. I cóż, przejdźmy tym samym do rzeczy, pokażę Wam, co zamówiłem, ale zanim to otworzę, zejdę na dół i będę otwierać razem z Wami, będę poznawał wszystkie te produkty, potem rozpakuję i będę Wam starał się uzmysłowić, jak i co tutaj pachnie. Także zobaczcie, mamy karton. Więc teraz tak, co by tutaj wziąć? Na pierwszy ogień zobaczcie. Natural Rose Water. Jest to woda różana, czyli tak zwany hydrolat. Tak samo jak używam hydrolatu z lawendowego, z pól lawendowych, które Wam nieraz produkowałem, tak samo wziąłem hydrolat właśnie różany, by spróbować. Tutaj pani, z którą rozmawiałem, doradziła mi, by wziąć właśnie ten. Ten jest naprawdę
ma bardzo dobry skład, jest polecany, bardzo popularny i faktycznie w składzie mamy tylko i wyłącznie wodę różaną z róży damasceńskiej. Tutaj nic innego nie znajdziemy. Więc to. Drugą rzeczą jest to, na co czekałem. Więc zobaczcie, woda po goleniu Rose of Bulgaria for Men. To nie będzie woda różana typu babci Hiacynty z serialu Co ludzie powiedzą. To będzie róża właśnie w wydaniu bardzo męskim. Mam nadzieję taką. Tutaj z samego kartona woń jest właśnie różana, bardzo delikatna. Eau de Perfum, zobaczcie, jest to perfum właśnie z serii Rose of Bulgaria, także tutaj jestem ogromnie ciekaw, jak to się będzie prezentować. I zobaczcie, domówiłem taki oto set. I tutaj w tym zestawie mamy również żel pod prysznic oraz szampon 2 w jednym z serii Rose of Bulgaria, mydło w kostce do kąpieli oraz aftershave, ale o nazwie Smoothing Cream Gel, czyli wygładzający krem żel po goleniu. Więc tutaj naprawdę zapowiadają się bardzo fajne i ciekawe golenia z tymi produktami. Więc pozwólcie, że wezmę karton i zobaczcie, tak to się prezentuje. To weźmiemy na bok. Zobaczcie, bardzo gustownie zapakowany. Tutaj mamy butelkę 100 ml żelu i szamponu pod prysznic. No, jest to bardzo, że tak powiem, ciekawy zapach. Myślałem, że będzie to zapach, który być może mi się nie spodoba, a jest to... Dobra, pozwólcie, że podejdę do góry i będę rozpakowywał. Już po samym żelu... No, jest to taka powiedziałbym... Ciemna odsłona róży. Nie, to nie jest róża, która pachnie, tak jak mówiłem wcześniej, różami babci Hiacynty, ani produktem, z którym, takim typowo różanym, z którym miałem do czynienia, bynajmniej żel pod prysznic, tak nie pachnie. Bo miałem do czynienia z dwoma produktami na swoim kanale, czyli z Cheon Fung Sing, pamiętacie, Vendette, która przepięknie pachniała właśnie tak stonowanie różano gdzieś tam w tle, ale też z produktem, który z różą miał wiele wspólnego, czyli Ducie Cabinet. Tam również były takie klimaty i chcę sobie tym samym wrócić tutaj do tych produktów i przede wszystkim do Ducie Cabinet. Zobaczcie, tak prezentuje się, rozpakowywuje w tym momencie mydło, które ma 50 gramów. Także również w składzie jest Rosa Damascena Flower Water, więc jest tutaj i są podobno... No jest to, nie jest to zapach róży taki, który mi jest znany na przykład z produktu, który swoimi właściwościami wśród golących się tradycyjnie jest bardzo znany. Mam na myśli produkt brytyjski ze stajni Gio F. Trumper i tam jest producent, proponuje nam swojego skin fooda, to się tak nazywa, skin food, który... Pachnie właśnie różami babci Hiacynty i gdy ja go używałem, to moja skóra naprawdę była odżywiona, ale zapach tego produktu powodował dziwne spojrzenia mojej żony z zapytaniem, czy być może jest wszystko ze mną ok. Więc tutaj na przykład zapach mi się nie spodobał, a mydło Rose of Bulgaria
Powiem wam, no to jest, o, to jest zapach. To ja już nie wiem, jak będzie pachniała woda, bo czuć różę, ale jest to przede wszystkim taka ciemna jej odsłona, taka bardzo, powiedziałbym, czuć delikatną woń wody, taką, powiedziałbym, lekko podbite wszystko jest piżmem, więc jest to naprawdę trafione. Więc aftershave Soothing Cream Gel. Więc z tego, co tutaj widzę, jest gliceryna. Również są. Jest to taka tubka 30 ml. Zobaczcie, tak ona się prezentuje. Sam zapach, zaraz sprawdzimy. Również jest bardzo odświeżająca. Powiedziałbym, że w tle czuć właśnie taką delikatną morskość, właśnie połączenia róży, piżma oraz jakiegoś, może mój nos płata mi figle, ale jest to naprawdę przepiękny zapach z taką nutką jakby cytrusową gdzieś, ale to są bardzo delikatne sprawy. Głównym dominującym zapachem jest ta róża, ale przypominam, nie jest to róża damska, więc czas wielki rozpakować Aftershave'a. To jest ten produkt, na który najbardziej czekałem, ponieważ jest to produkt sztandarowy tego producenta. Taką mam nadzieję, ale też woda po goleniu zapewnia delikatną pielęgnację i świeżość skórze po goleniu. Oczyszcza, uspokaja i odżywia oraz daje poczucie komfortu. Woda różana po goleniu zawarta w składzie jest niezwykle bogata w substancje aktywne, które stymulują regenerację i wzmacniają funkcje obronne skóry. Ma działanie przeciwzapalne, wzmacniające i odmładzające. Kosmetyki z Doliny Róż. Już czym prędzej, nie mogę się doczekać. Zobaczcie, po wymieszaniu tak to się prezentuje. Widać, że woda jest no dosyć gęsta. W składzie mamy również wodę z róży damasceńskiej. Jest gliceryna w składzie, jest mentol, zobaczcie. Więc tutaj będzie zapewne delikatne chłodzenie, co świadczy fajnie o tym zapachu. Więc tak jak robię to w swoich filmach, odkręćmy ją. Bardzo ładnie. Tak, zgadza się. Tak jak mówiłem wcześniej, delikatnie. Tak, nie jest to z pewnością. Nie jest to z pewnością zapach. Tak, nie jest to z pewnością zapach damskiej róży. Jest to zapach wersji męskiej, która naprawdę bardzo ładnie pachnie, i powiem wam szczerze, że nigdy, nigdy, ale to przenigdy nie wpadłbym na to, żeby kupić sobie wodę właśnie różaną po goleniu, a tutaj ogromne zaskoczenie. Więc zostaje nam na sam koniec perfum z serii Rose of Bulgaria. No, nie jest to taki zapach damski, jakiego się być może gdzieś tam z tyłu, w tle, w głowie było, że się spodziewałem. Zobaczcie, mamy tutaj 60 ml perfum. Nie pachnie. O, powiem wam, że naprawdę zapach nie przypomina róży babci Hiacynty, lecz naprawdę bardzo, bardzo ładny zapach. Przede wszystkim ten akwatyczny zapach róży, połączenie tego piżma, które tutaj jest, no to jest ogromne zaskoczenie. I cóż, ja z tego miejsca mogę wam bardzo serdecznie was zaprosić, przede wszystkim na stronę kosmetyki z Doliny Róż, pod filmem znajdziecie oczywiście wszystkie linki do strony, gdzie można sobie te produkty zamówić, i które tak samo jak ja również uczyniłem.
I tutaj muszę przyznać, że jest dla mnie ten zapach jest ogromnym zaskoczeniem, bo ja jakoś nigdy mi nie było po drodze z zapachami różanymi, a tymczasem jesień zaczyna się różą, więc tutaj naprawdę ogromne, ogromne zaskoczenie. Więc cóż, mogę Was tylko bardzo serdecznie zaprosić na najbliższe golenie, które się odbędzie już niedługo, a zapach, powiem Wam, no to jest naprawdę męska róża, to nie jest róża damska, co jestem ogromnie, ogromnie zaskoczony. Dobrze, dziękuję Wam za dzisiejszy unboxing, za to, że wytrwaliście za mną tą dłuższą chwilę. I cóż, zapraszam na kolejne wideo, oczywiście w różanym klimacie. Także trzymajcie się, do następnego, cześć!